Jakie są najważniejsze obszary, w których mężczyźni mają te systemowe problemy? Przede wszystkim w długości życia. Mężczyźni żyją o 8 lat krócej w Polsce. I taką reakcją pierwszą, którą słyszę, jest, że przecież to jest naturalne. Tak zawsze było. Ktoś mógłby, słysząc jakby te statystyki, słysząc te informacje, powiedzieć coś takiego, no dobrze, nie dbają o siebie, piją dużo alkoholu, nie chodzą do lekarza, sami w jakiś sposób są winni jakby tej sytuacji, że szkodzą swojemu zdrowiu. I w ten sposób można zamknąć dyskusję i już się nimi dłużej nie zajmować. Tak? Taki victim blaming to jest właśnie strategia, która pozwala nam nie przejmować się. Pada taki argument, czy gdzieś funkcjonuje taka narracja, że gdyby tylko mężczyźni nie zamykali się tak w sobie i głośniej mówili o swoich problemach i byli się w stanie komuś wygadać, to wielu tych problemów by nie było. Ta narracja popularna właśnie mówi o tym, że mężczyźni się nie otwierają, nie mówią o swoich problemach, więc powinniśmy się skupić na tym, żeby mężczyźni więcej mówili o swoich emocjach. Też druga strona, to znaczy musimy mieć komu powiedzieć. Ktoś nas musi wysłuchać, musimy mieć kogoś bliskiego, komu możemy się zwierzyć. Mężczyznami interesujemy się wtedy, kiedy się zaczynamy bać, to znaczy kiedy zaczyna być jakiś problem z mężczyznami. Znajdujemy jakąś grupę, która zachowuje się w sposób, no powiedzmy, nieoczekiwany społecznie, być może szkodliwy, i zastanawiamy się, co się z tymi mężczyznami stało, tak? Czyli nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego mężczyźni żyją krócej i jak moglibyśmy zrobić, żeby nasz dziadek żył dłużej, tylko zastanawiamy się, dlaczego ci młodzi faceci, kibole, incele i tak dalej, jak ich spacyfikować, powiedzmy, tak? Wtedy to wzbudza zainteresowanie mediów. Cześć, ja nazywam się Kuba Okrzesa i to jest podcast Wiedza w Głosie. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Gulczyńskim, doktorantem na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie oraz założyciela Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Tematyką dzisiejszego odcinka będą problemy mężczyzn w Polsce. Cześć. Cześć. Na początku proszę powiedz parę słów więcej o sobie. Napisałem raport Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce i tak się zaczęła moja obecność publiczna. Zajmuję się przede wszystkim naukowo problemami mężczyzn, czyli tym, gdzie mężczyźni mogą mieć gorzej, czyli innymi słowy równością płci, ale z perspektywy mężczyzn. Jasne, rozumiem. To przejdźmy do tego raportu. Jakie są najważniejsze obszary, w których mężczyźni mają te systemowe problemy, o których wspomniałeś? Przede wszystkim w długości życia. Mężczyźni żyją o 8 lat krócej w Polsce. I taką reakcją pierwszą, którą słyszę, jest, że przecież to jest naturalne. Tak zawsze było. Wszyscy znamy przypadki ze swojej rodziny, dziadków i tak dalej, gdzie mężczyzna umierał pierwszy, a później babcia była bardzo długo wdową. Ale to nie jest naturalne. Przynajmniej cała ta różnica nie jest naturalna, dlatego że są inne kraje, jak na przykład Holandia, gdzie mężczyźni żyją znacznie dłużej i różnica między kobietami a mężczyznami wynosi tylko 3 lata. Czyli w Polsce to jest 8 lat, o 5 lat więcej, a są kraje takie jak Litwa czy Łotwa, gdzie ta różnica przekracza ponad 10 lat. Też bardzo ważny jest aspekt klasowy, gdzie mężczyźni mniej wykształceni, biedniejsi, żyją znacznie krócej. I to jest właśnie ta grupa, która żyje znacznie krócej od wszystkich pozostałych, czyli mężczyźni z wyższym wykształceniem żyją tylko o 3 lata krócej od kobiet, natomiast znacznie krócej, ponad 10 lat krócej od kobiet z podobnym wykształceniem żyją właśnie mężczyźni bez wykształcenia wyższego, zwłaszcza ci też bez wykształcenia średniego. Czyli, bo słyszałem parę razy tą statystykę, ale właśnie zastanawiałem się, co się konkretnie kryje pod tą statystyką, no bo oczekiwana długość życia to jest oczywiście pewna taka statystyka na tle całego kraju, która też zawiera w sobie różne informacje. Śmiertelność w wieku dziecięcym, śmiertelność, jakieś wypadki w młodości, choroby serca w wieku średnim. Które z tych rzeczy, jakby może właśnie dla jakich grup społecznych już wspomniałeś, ale które z tych rzeczy sprawiają, że ta różnica jest taka duża? Tak, właściwie umieralność mężczyzn jest zawsze większa i chłopców też niż dziewcząt już od urodzenia. Chłopców się rodzi o 5% więcej i potem gdzieś koło 50 w Polsce proporcje płci się wyrównują.
Czyli już wtedy, już przed 50, znacznie więcej mężczyzn umiera. Ale te największe różnice są właśnie gdzieś między, powiedzmy, 40 a 60, 65 rokiem życia, kiedy możemy zobaczyć, że co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury, nie dożywa wieku emerytalnego, czyli 65 roku życia, podczas gdy wśród kobiet, już nawet pomijając ten niższy wiek emerytalny, gdyby to było 65, to też by prawie 90% kobiet dożywało. No jasne, ale ktoś mógłby, słysząc jakby te statystyki, słysząc te informacje, powiedzieć coś takiego, no dobrze, nie dbają o siebie, piją dużo alkoholu, nie chodzą do lekarza, sami w jakiś sposób są winni jakby tej sytuacji, że szkodzą swojemu zdrowiu. I w ten sposób można zamknąć dyskusję i już się nimi dłużej nie zajmować, tak? Taki victim blaming to jest właśnie strategia, która pozwala nam nie przejmować się, też powiedzmy zaspokoić swój niepokój moralny tym, że jakaś grupa ma znacznie gorzej, coś się z nimi dzieje, powinniśmy im pomóc, ale właściwie albo nie wiemy jak, albo z jakiegoś powodu nie chcemy, no bo też nasze środki są ograniczone, więc najpierw staramy się powiedzieć, że no, sami są sobie winni. Wystarczyłoby, żeby chodzili do lekarza. Ale oni chodzą do lekarza rzadziej już na przykład w wieku lat 15, 20, 30, dlatego że kobiety po prostu muszą chodzić do lekarza z przyczyn na przykład ginekologicznych, czy dlatego, że rodzą dzieci, tak? Czyli badają się, dlatego że są w ciąży, muszą się przebadać, są pod kontrolą i potem ta kontrola im jakoś zostaje, być może w nawyku, tak? Wydaje mi się, że to jest ciągle niewystarczająco przebadane, jaki właśnie jaki wpływ mają te pierwsze doświadczenia dorosłe z chodzeniem do lekarza. Natomiast mężczyźni często też pracują, utrzymują rodzinę, nie mogą sobie pozwolić na L4, czyli nie idą do lekarza, bo gdyby dostali zwolnienie, to nagle wyszłoby im to znacznie gorzej finansowo, rodzina miałaby może właśnie jakieś problemy finansowe i dlatego pracują dalej. Tak samo w zawodach bardziej ryzykownych dominują mężczyźni w wypadkach śmiertelnych w pracy, czy nawet nieśmiertelnych, ale wszelkich niebezpiecznych wypadkach też dominują mężczyźni. Więc to nie do końca jest tak, że wystarczyłoby, żeby ci mężczyźni chcieli, tak? Czasami albo nie mogą, no albo właśnie nawet z przyczyn kulturowych nie są do tego wystarczająco zachęcani, więc jak najbardziej moim zdaniem powinniśmy podejmować działania równościowe, tak jak podejmujemy działania na rzecz kobiet w innych aspektach. Co takiego jest w tych krajach, jak na przykład Holandia, którą wspomniałeś, że tamta różnica redukuje się do tych 2 czy 3 lat? Największą różnicę widać po prostu między grupami krajów, to znaczy między Europą, powiedzmy, zachodnią, a Europą postkomunistyczną. W krajach postkomunistycznych mężczyźni żyją znacznie krócej i to może wynikać na przykład z naszej kultury nadużywania ciężkich alkoholi i tego, że pijemy dużo i pijemy na umór, tak? Czyli to nie jest kieliszek wina codziennie do obiadu, tylko to jest być może raz w tygodniu, ale flaszka wódki, tak? Mamy też bardzo dużo osób, które właśnie piją szkodliwie, które są uzależnione. To jest na pewno jeden aspekt, prawdopodobnie też palenie papierosów. Dalej inne aspekty to mogą być, czy inne te przyczyny, to mogą być niewydolność systemu ochrony zdrowia, też właśnie kultura, czyli to, że zachodni mężczyźni być może albo bardziej o siebie dbają, albo inni bardziej o nich dbają. I powtórzę, wydaje mi się, że ciągle te różnice między płciami nie są wystarczająco przebadane. I podobnie jak zaraz przejdziemy do drugiej nierówności, czyli edukacji, tam również bardzo się skupiamy na tym, dlaczego w niektórych sytuacjach, w niektórych dziedzinach dziewczynki, kobiety mają trudniej. Natomiast mimo, że różnice są znacznie większe na niekorzyść mężczyzn w innych dziedzinach, tam takich badań i takich wysiłków nie ma. Rozumiem. No do tych czynników, jakie wspomniałeś między Europą Wschodnią a Zachodnią, to po prostu czynniki ekonomiczne też pewnie grają swoją rolę. No wiele łatwiej jest i dbać o zdrowie i mieć dobry system leczenia w momencie, kiedy po prostu kraj jest o wiele bogatszy.
więc to się na pewno też dużo przekłada. A zanim dojdziemy do tej edukacji, zaraz to zapytam, ale zostając już przy tym smutnym temacie śmiertelności, żeby mieć go za sobą, jeden z takich rzeczy, które wiem, to jest, że samobójstwa są o wiele częstsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet w Polsce. To jest siedmiokrotna chyba różnica? Coś tak, mniej więcej. To się z roku na rok może zmieniać, ale mniej więcej to jest właśnie siedmiokrotna. Czy wiemy, co do tego prowadzi, albo jakie są przyczyny, które doprowadzają mężczyzn do samobójstw tak często? Trudno powiedzieć jednoznacznie, dlaczego akurat w naszym kraju na przykład sytuacja mężczyzn się nie poprawia. Jeśli porównamy Polskę z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej, tam liczba samobójstw mężczyzn spada w ostatnich dekadach, natomiast w Polsce nie. Więc trudno powiedzieć, dlaczego akurat Polska jest taka, można powiedzieć, nieszczęśliwa. Ale ogólnie myślę, że takim najważniejszym aspektem, najważniejszą przyczyną jest to, że mężczyźni są bardziej skuteczni w popełnianiu samobójstwa. Czyli liczba prób samobójczych jest być może podobna nawet wśród kobiet i mężczyzn. Zdaje się, że w statystykach policyjnych teraz liczba prób samobójczych kobiet rośnie i jest obecnie, są obecnie dwie próby chyba na mężczyzn na jedną próbę samobójczą kobiet, ale kobiety popełniają samobójstwo, czy tę próbę samobójczą, myśląc o tym, że ktoś być może im jeszcze pomoże. Natomiast mężczyźni popełniają samobójstwo z myślą, że no, jeśli nie uda mi się nawet siebie zabić, to dopiero będzie wstyd. Tak? Czyli tutaj ta słabość, często się mówi, że mężczyźni nie proszą o pomoc i zaraz jeszcze o tym powiem, ale to się objawia właśnie w myśleniu o tym, że muszę się zabić tak, żeby na pewno mi nikt nie pomógł i nikt mnie nie znalazł, tak? Bo jeśli to dopiero byłbym nieudacznikiem, gdyby właśnie ktoś mnie znalazł w takiej sytuacji nieudanego samobójstwa. To jak jest z tym proszeniem o pomoc? Bo może omówmy to już teraz, bo często tak jak czytałem o tych kwestiach, przygotowując się do tej rozmowy, no często pada taki argument, czy gdzieś funkcjonuje taka narracja, że gdyby tylko mężczyźni nie zamykali się tak w sobie i głośniej mówili o swoich problemach i byli się w stanie komuś wygadać, to wielu tych problemów by nie było. Ty wspomniałeś, że tutaj są jakieś dodatkowe informacje, które dobrze byśmy wiedzieli. Tak, ta narracja popularna właśnie mówi o tym, że mężczyźni się nie otwierają, nie mówią o swoich problemach, więc powinniśmy się skupić na tym, żeby mężczyźni więcej mówili o swoich emocjach, albo żeby potrafili nazywać swoje emocje. I rzeczywiście tutaj też badania pokazują, że są deficyty pewne, tak? Tego, jak my, mężczyźni, mówimy o emocjach. Ale jest też druga strona, to znaczy musimy mieć komu powiedzieć. Ktoś nas musi wysłuchać, musimy mieć kogoś bliskiego, komu możemy się zwierzyć. I często właśnie pomijany jest ten problem, że mężczyźni mają mniej znajomych, mniej bliskich przyjaciół niż kobiety, którym mogliby opowiedzieć o swoich słabościach. A do tego często nawet kobiety, z którymi są blisko, też nie chcą tego słuchać. I tutaj dwie anegdoty. Mój kolega miał żonę, która właśnie mówiła: słuchaj, no ty w ogóle mi nic nie mówisz o swoich emocjach, czy w ogóle mało opowiadasz o sobie, więc może mógłbyś opowiedzieć więcej. Kiedy on się zaczynał otwierać, to ona mu mówiła wtedy: no tak, ale ile ty tak się możesz opowiadać właśnie o sobie, o swoich emocjach, mazgajesz się i tak dalej. Więc z jednej strony to jest ta deklaracja, że mężczyźni powinni mówić więcej, a z drugiej strony brak realizacji, to znaczy te same kobiety czasem być może nie są gotowe, żeby wysłuchać tego, jakie problemy ma mężczyzna. A druga anegdota: do naszego stowarzyszenia właśnie zgłosił się nowy członek, który napisał, że ma depresję i leczy się, chodzi do psychiatry, bierze leki, ale że jedyna taka osoba, z którą może o tym porozmawiać, jest jego mama, bo ojciec i jego żona właśnie nie chcą tego słuchać. Tak? Jemu bardzo zależy na własnych dzieciach. Te dzieci
no są za małe, żeby być wsparciem dla ojca, więc on ich tym stara się nie obarczać. Natomiast żona właśnie i ojciec mówią, no właśnie nie mazgaj się, tak? Bądź facetem i tak dalej. Więc zgadzam się, że mężczyźni nie mówią o swoich emocjach, ale my nie chcemy słuchać mężczyzn mówiących o swoich emocjach. I to jest, myślę, ten problem, na którym się polityki społeczne i programy oddolne też powinny skupiać. Czyli wysłuchaj mężczyznę, a nie tylko mężczyzno, mów o swoich emocjach. Rozumiem. To, co mówisz, też jest jakby zgodne z jakąś taką moją intuicją i moimi obserwacjami. Sam nawet kiedyś rozmawiałem z jedną koleżanką, mówiłem jej o czymś takim, ona powiedziała, nie, to jest na pewno nieprawda, że mężczyzn nikt nie chce słuchać, na pewno nie, masz jakieś złe przykłady ze swojego życia czy coś takiego. No ale właśnie, to jest dalej pewna anegdota kontra anegdota. Czy możemy poprzeć jakimiś badaniami albo jakimiś danymi, albo czymś bardziej obiektywnym, jakby takie stwierdzenie, że tych mężczyzn faktycznie nikt nie chce słuchać? Czy ogólnie społeczeństwo bardziej ignoruje ich problem? Widziałem pojedyncze badania, ale nie podsumowywałem tej literatury. To też nie jest moja dziedzina specjalizacji, a temat jest dosyć drażliwy. Także jest wielu specjalistów w Polsce. Od właśnie samobójstw jest Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, jest też Kongres Suicydologii i wiem, że oni na pewno znacznie więcej o tym by mogli opowiedzieć i też ważne jest, żeby nie przekraczać właśnie w tematach takich jak zdrowie psychiczne swoich kompetencji. Więc pozostawię to na poziomie anegdot i wydaje mi się też pojedynczych badań. Natomiast polecam następny odcinek podcastu o właśnie samych samobójstwach i o zdrowiu psychicznym mężczyzn. Jasne, oczywiście, na pewno taki odcinek kiedyś powstanie. No właśnie, przechodząc dalej o edukacji, o której wspomnieliśmy, jak to jest z tą edukacją? Zazwyczaj, gdy myślimy o edukacji, równości płci w edukacji, widzimy polityki publiczne, widzimy kampanie społeczne, takie jak dziewczyny na politechniki. Myślimy o tym, że jest za mało dziewczyn w informatyce albo na innych kierunkach inżynierskich. Natomiast znacznie większej skali problem jest w ogólnym poziomie wykształcenia i ta luka płci, która wzrosła i stała się masowym problemem społecznym w ostatnich dekadach, właśnie w wyższym wykształceniu i w tym, jak wcześniej dziewczęta i chłopcy wybierają szkoły podstawowe. Jeśli spojrzymy na grupę około 30-latków, czyli grupę wiekową 25-34 lata, w niej 50% kobiet ma wyższe wykształcenie i tylko 31% mężczyzn. Czyli mamy prawie 20 punktów procentowych różnicy. Czyli co piąty chłopak widzi, że jego siostra czy koleżanka z ławki idzie na studia, kończy studia, a on nie. Jeszcze większa luka jest, gdy spojrzymy na magistrów. Co roku dwa tytuły magisterskie uzyskują kobiety na jeden tytuł mężczyzn, czyli jest dwa razy więcej nowych magistrów kobiet niż mężczyzn co roku. Ale to nie zaczyna się na studiach, bo możemy sobie pomyśleć, okej, to są dorośli mężczyźni, sami decydują o tym, czy pójdą na studia, czy skończą te studia i tak dalej. Być może po prostu im się opłaca to, że studiów nie skończą, tylko pójdą od razu do pracy. Do zawodówki tak, fizycznych. No, to jest dosyć krótkowzroczne, bo jednak po studiach zarabia się więcej i mamy też większe możliwości adaptacji. Czyli jeśli na przykład zamknie się jakiś zakład pracy, jeśli okaże się, że coś zostało zautomatyzowane, łatwiej będzie się dostosować komuś, kto uczył się dłużej i bardziej solidnie, niż komuś, kto był nastawiony tylko na jedną ścieżkę pracy, tak naprawdę, bo nie kariery. Pamiętajmy, że większość ludzi nie robi karier, większość ludzi ma pracę, której jedynym celem jest to, żeby zarabiać pieniądze, tak, a nie żeby się w niej realizować. Więc jeśli mówimy już o karierach, to zazwyczaj mówimy o jakiejś dosyć wąskiej grupie osób. Więc to nie są problemy tylko i decyzje tylko dorosłych ludzi,
bo jeśli cofniemy się o jeden poziom niżej, to podobne proporcje są w liceach. Czyli 55% dziewcząt idzie do liceum i 30% chłopców. Czyli już wtedy, jeśli spojrzymy na 15-latków, którzy kończą podstawówkę, decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej, też pod wpływem sugestii swoich znajomych, swoich nauczycieli, zazwyczaj nauczycielek, bo w podstawówce ponad 80% nauczycieli to kobiety, swoich rodziców, oni wybierają właśnie pod tym wpływem swoje szkoły podstawowe, swoją całą karierę. W branżówkach jest 20% chłopców, tylko 10% idzie do dziewcząt idzie do branżówek, tak? Czyli jest dwa razy więcej chłopców w branżówkach, po których nie zdaje się matury, więc też nie idzie się na studia siłą rzeczy. I cofając się jeszcze dalej, właśnie do testu ósmoklasisty, czyli tego momentu, kiedy tak naprawdę chłopcy i dziewczęta wybierają swoje późniejsze ścieżki edukacyjne, już wtedy chłopcy mają znacznie gorsze wyniki. I teraz właśnie opublikowano wyniki egzaminu ósmoklasisty. Praktycznie nie ma luki płci w matematyce i nie ma luki płci w matematyce, natomiast jest stosunkowo mała luka płci w języku obcym. 3 punkty procentowe w angielskim. Na i którą stronę? Na korzyść dziewcząt. Okay. I 8 punktów procentowych na korzyść dziewcząt w języku polskim. W poprzednich latach było to nawet 9 punktów procentowych, tak? Czyli mamy tu 3 punkty, potem 8 punktów w polskim i na tej podstawie też plus oceny, które też dziewczęta prawdopodobnie mają lepsze, są przyjmowani uczniowie do liceów, do techników, tak? Oni też sobie wyrabiają wtedy własne aspiracje edukacyjne i czy w przyszłości wyobrażają sobie siebie jako studenta, jako maturzystę i tak dalej, też formują sobie opinię o własnym sobie, tak? czyli o samym sobie, czy są dobrymi uczniami, czy są słabymi uczniami. No, jeśli taki chłopiec widzi, że w porównaniu z resztą klasy, czyli zwłaszcza z dziewczynkami, wypada dosyć słabo, no to już wtedy wie, mówią mu nauczyciele, mówią mu rodzice, że jest stosunkowo słabym uczniem i może lepiej by było, żeby poszedł do techniku. Co samo w sobie nie jest złe, bo dzięki temu zyskuje dodatkowy rok i być może wtedy ma też czas, żeby dojrzeć i właśnie zdać maturę, pójść na studia takie, jak będzie chciał. Być może nauczy się jeszcze więcej, być może nauczy się bardziej praktycznych rzeczy, ale wtedy powinniśmy więcej, jeśli zaakceptujemy taki stan rzeczy, powinniśmy więcej też inwestować w technika, w jakość uczenia w technikach, bo wiemy, że mogą być bardzo dobre, mogą być naprawdę, poziom nauczania w techniku może być naprawdę świetny i bardzo dobrze przygotowujący, zwłaszcza do później studiów na Politechnice, ale to są jednak pojedyncze szkoły, a nie standard. Więc podsumowując, te nierówności powstają już we wczesnym dzieciństwie, gdy uczniowie mają 14-15 lat, zdają egzamin ósmoklasisty, wiedzą wtedy, że są słabszymi uczniami, że mają znacznie gorsze wyniki w nauce, znacznie mniej punktów w rekrutacji i idą później do szkoły ponadpodstawowej, dziewczynki znacznie częściej do liceum, chłopcy znacznie częściej do techników i szkół branżowych, a następnie dziewczęta, kobiety znacznie częściej podchodzą do matury, zdają maturę, idą na studia i na tych studiach też mężczyźni częściej wypadają, czyli nawet jeśli zaczną, to później ich nie kończą. Jasne. A jakie są przyczyny tego? Bo omówiliśmy jakby, co pokazują dane, takie suche fakty, jak to się formuje. Natomiast czy możemy coś powiedzieć, nie wiem na ile pewnie, na ile spekulacyjnie, dlaczego na tych wszystkich etapach jakby dochodzi do takich różnic? Pierwszy powód to są na pewno aspiracje właśnie otoczenia, czyli rodzin, tego jak sobie ludzie wyobrażają przyszłość własnego dziecka. I na przykład jeśli tata jest pracownikiem, powiedzmy specjalistą, nie wiem, robi remonty z stolarzem, kierowcą i tak dalej, może zarabiać całkiem nieźle, tak? Więc wyobraża sobie, że w sumie jego syn może robić to samo. I znam takie przykłady nawet w mojej rodzinie, gdzie po prostu chłopak mając 15 lat zaczyna pomagać ojcu, zaczyna się wdrażać, jest przygotowany do tej pracy i w sumie już zauważa, że ta szkoła mu nie jest do niczego potrzebna. Tak? Czyli
chłopak właśnie no, mając kilkanaście lat, już sobie trochę odpuszcza. No, ma te alternatywy pracy fizycznej. Tak. Natomiast dla kobiety jest to dosyć trudne, tak? Nie wyobraża sobie takiej pracy fizycznej, więc no, naturalnym wyjściem jest postawienie na naukę, grzeczne uczenie się. To też jest dosyć właśnie stereotypowe i kulturowo wdrażane. Być może też częściowo naturalne, że dziewczęta są grzeczniejsze, pilniej się uczą, tak, starannie piszą i tak dalej. To też jest kwestia tego, jakie wymagania sobie stawiamy, czy jakie stawiamy, otoczenie stawia wymagania chłopcom i dziewczętom, tak? Że jeśli chłopak, to może pisać brzydko, a jeśli dziewczynka, to jednak ją trochę przyciśniemy, żeby pisała ładnie, no bo dziewczynka powinna pisać ładnie, tak? Czyli takie też obniżanie wymagań wobec chłopaków. I tutaj podam świeży przykład, bo byłem na spotkaniu parlamentarnej, ponadpartyjnej grupy na rzecz, czy do spraw chłopców i mężczyzn w brytyjskim parlamencie. Jest taka grupa. Niestety w polskim, ani nie wiem, czy w ogóle w jakimkolwiek innym, czy taka grupa jest, a myślę, że powinna być. I zaproszono, wysłano maile do wszystkich szkół, czy jakiejś bardzo dużej ilości, z tego co słyszałem, 15 tysięcy szkół w Anglii, czy w Wielkiej Brytanii. I zapytano ich, co państwo robią, żeby zmniejszyć lukę płci w edukacji wśród waszych uczniów. I odpowiedziały cztery szkoły, które pochwaliły się tym, że zmniejszyli skutecznie tę lukę płci. Te szkoły w ogóle o sobie wzajemnie nie wiedziały, czyli to nie jest żadna skoordynowana akcja, to są po prostu oddolne decyzje i można to osiągnąć. I dyrektor, którego właśnie świadectwo ja słyszałem, mówił, przyszedł do nas wicedyrektor, który powiedział, musimy chłopakom powiedzieć wprost, że przychodzicie do nas, do naszej szkoły, mając w miarę równe wyniki. Czyli jeszcze na tym wczesnym etapie, kiedy chłopcy i dziewczęta mają w miarę równe wyniki, a potem na końcu, co roku, dziewczynki mają znacznie lepsze wyniki. Tak? Czyli na koniec szkoły dziewczęta odstawiają was. Więc zebraliśmy was tutaj jako uczniów szkoły, jako chłopców, właśnie dlatego, że jesteście chłopcami i że widocznie są jakieś problemy po drodze, tak? Nie wiemy do końca, co to jest, ale chcemy zaproponować wam wyzwanie, taki challenge, tak? Że będziecie pierwszym rocznikiem, który dorówna dziewczynom w nauce i w edukacji. I potem co dwa tygodnie informowali ich o tym, czy rzeczywiście przykładają się wystarczająco dobrze, czy te wyniki są równe między płciami. Pomagali im, mieli właśnie jakichś wewnętrznych mentorów, też chwalili tych, którym coś wyszło, tak? Niekoniecznie naukowo, to mogły być sukcesy sportowe, czy artystyczne, czy ktoś tańczył i tak dalej. I pokazywali, że właśnie tutaj ktoś odniósł sukces i pokazywali te pozytywne modele, tak? Bo chłopak w szkole często może osiągnąć status w grupie albo będąc rzeczywiście wybitnym i na przykład świetnie rozumiejąc matematykę i pomagając wszystkim dookoła, albo kwestionując cały system, tak? Czyli mówiąc, ta szkoła... Taki. No właśnie, takim, będąc takim łobuzem, do którego wszyscy też lgną, czyli jest powiedzmy być może duszą towarzystwa, być może wszyscy się go boją, bo jest też jakoś bardziej wysportowany. Ale długookresowo raczej nie wyjdzie... Tak, on długookresowo na tym wyjdzie kiepsko. Tak. Bo no właśnie nie będzie miał tych podstaw powiedzmy intelektualnych, czy nie będzie miał szerokich horyzontów wystarczająco, żeby potem, tak jak mówiłem, się adaptować do różnych sytuacji. Ale on w grupie społecznej, wśród uczniów będzie miał ten status, który go motywuje, tak? Że będzie lubiany, albo inni się go będą bali, będzie na szczycie hierarchii właśnie albo dziewczyny będą na niego leciały właśnie dlatego, że kwestionuje system i mówi, ja to bym miał dobre oceny, ale mi się po prostu nie chce, tak? Więc chodzi o to, żeby im się chciało i pokazanie tego, że to jest w jakiś sposób prestiżowe, że chłopak się dobrze uczy i że to też jest taka męska rzecz osiągać wyniki, dobre wyniki w nauce. Ciekawe bardzo to, co mówisz, ale teraz ktoś słuchając ciebie mógłby zacząć jakby pytać, no okej, no to tu mamy tą wczesną edukację, no ale jednak obserwujemy, no wspomniałeś o tych programach dziewczyny na politechniki, prawda, czyli jednak pewną lukę w drugą stronę obserwujemy, no powiedzmy o tych kierunkach technicznych, tych STEM.
czemu tak się dzieje? Jakby jak w głowie pogodzić no ten być może paradoks, że tutaj mamy te słabsze wyniki, ale tutaj jednak na pewnej grupie studiów, które się przynajmniej stereotypowo uważa za takie, które potem dają największe zarobki, jednak to mężczyźni dominują. To jest też rzecz głównie kulturowa. Myślę, że jednak w jakimś stopniu też dosyć naturalne, że jest więcej mężczyzn, którzy myślą w sposób i funkcjonują w sposób, który sprzyja byciu informatykiem, tak? Ale to w żadnym wypadku nie znaczy, że kobieta nie może być genialnym informatykiem. To tylko znaczy, że te rozkłady predyspozycji pokrywają się w jakiejś części, ale niekoniecznie się pokrywają w całości. Więc nie jestem przekonany, czy dążenie do równości, żeby wszędzie było 50-50, tak, żeby było po 50%, zwłaszcza, że tak naprawdę, skoro młodych mężczyzn jest więcej, to powinno być 51,5% mężczyzn, a mniej kobiet, to no wydaje mi się, że to nie powinno iść do przesady, no ale nadal wśród absolwentów informatyki jest około 15% kobiet. Tak więc częściowo to jest stereotyp, częściowo to może być jakaś predyspozycja naturalna, trudno powiedzieć, i wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli nie spróbujemy takich programów, jak właśnie dziewczyny na Politechniki, to się nie dowiemy tak naprawdę, ile moglibyśmy mieć dziewczyn w informatyce. Ale są inne kierunki, na których nierównowaga jest teraz podobna, czyli weterynaria, gdzie jest też prawie 80% absolwentów, to są kobiety. A słyszałem od studentek weterynarii, że nadal są tam programy wspierające dziewczyny w weterynarii. Tak, co już jest trochę dziwne, bo jeśli mamy zdecydowaną większość kobiet, i to jest zjawisko kulturowo dosyć nowe, dlatego że kiedyś zawód weterynarza wyglądał zupełnie inaczej, wymagał krzepy. Teraz to są bardziej tak. Pieski, prawda? Teraz to są kotki. Pieski, kotki, chomiki i tak dalej. Krowy, byki. Dokładnie, więc kiedyś weterynarz to był zawód głównie wojskowy i wiejski, to znaczy musiał umieć obsłużyć konia, krowę, tak? A dzisiaj to jest zawód w dużej mierze miejski i dlatego też nie ma żadnych przeszkód, żeby kobiety ten zawód wykonywały i to się właśnie stało, tak? Są inne zawody jak psychologia, 85% absolwentów psychologii to są kobiety. A patrząc ogółem na wszystkie te kierunki STEM, czyli właśnie Science, Technology, Engineering, Mathematics. W Polsce akurat jest bardzo dużo absolwentów tych kierunków, ponad 40% i jesteśmy w czołówce europejskiej i to jest no już prawie równowaga. Też dlatego, że kobiety muszą skończyć te kierunki, muszą uzyskać dyplom, żeby uczyć. Mężczyźni nie muszą uzyskiwać dyplomu. Nawet jeśli postudują trochę tych kierunków, to potem mogą iść pracować gdzieś, gdzie taki formalny dyplom nie jest niezbędny. Ale ta nierównowaga w STEM jest mniejsza w Polsce niż wśród absolwentów prawa i medycyny. Tak? Czyli odwrotna nierównowaga wśród absolwentów prawa i medycyny. Czyli mamy ponad 60% absolwentów medycyny i prawa to są kobiety i no, mniej niż 60% absolwentów kierunków STEM to są mężczyźni. Czyli jeśli mamy akcję dziewczyny na Politechniki, to moim zdaniem też powinniśmy mieć akcję dziewczyny na chłopacy na medycynę. I zresztą kiedyś jeszcze w PRL-u były kwoty, były parytety przyjęć mężczyzn na medycynę, co uzasadniano na dwa sposoby. Po pierwsze, że mężczyźni później dojrzewają i w związku z tym nie mają wystarczająco dobrej wiedzy, żeby się na tę medycynę dostać, a jednak, i to jest drugi powód, są potrzebni, dlatego że w tamtej rzeczywistości myślano o tym, żeby było dużo ewentualnych lekarzy wojskowych, tak. Oczywiście. Ale też wtedy myślano o tym, że ortopeda czy chirurg potrzebuje siły fizycznej. Dzisiaj to jest znacznie mniej istotne, więc to nie jest aż tak ważne, no ale trzeba pamiętać, że też w zawodach prestiżowych i też ważnych społecznie, gdzie różnice płci mają duże znaczenie, czy gdzie płeć ma duże znaczenie, kobiety dominują obecnie wśród młodych absolwentów
I na przykład różnica wśród absolwentów prawa potem się przekłada na różnicę wśród sędziów, gdzie znacznie więcej sędziów to kobiety, a często trzeba rozsądzić spór między kobietą a mężczyzną i ci mężczyźni często się czują potem wykluczeni czy pokrzywdzeni dlatego, że sędzia była kobietą. Tak? I nie chodzi o to, że to ma... że tak rzeczywiście jest, tak? No ale przynajmniej jest taka percepcja, prawda? Ale jest taka percepcja i ten mężczyzna właśnie od dziecka wychowuje się otoczony przez nauczycielki i potem ewentualnie jeszcze idzie do sądu i też widzi kobietę sędzię i widzi, że tak naprawdę państwo ma twarz kobiety, tak? Czyli myślimy o tym, że politycy to są głównie mężczyźni, bo to jest rząd, prezydent, premier, chociaż akurat pod względem kobiet wśród premierów wypadamy całkiem dobrze w skali świata. I w parlamencie też mamy zdecydowanie więcej mężczyzn, ale to państwo, z którym się styka na co dzień mężczyzna, to są nauczycielki, urzędniczki, sędzie, tak? Rozumiem. Tutaj taka ciekawostka a propos tych kwot na medycynę. Moja mama się nie dostała pierwszy raz na medycynę właśnie ze względu na te kwoty. Jestem wielkim przeciwnikiem wszelkich rozwiązań takich kwotowych, trochę coś narzucających ze względów pozamerytorycznych, gdzie no, pomaganie komuś czy zachęcanie to jest jedno, ale kwoty to akurat no, moje osobiste zdanie, jestem przeciwnikiem. Ale właśnie te wszystkie rzeczy, które wspomniałeś, na przykład właśnie te kierunki STEM i jak tu proporcje płci wyglądają, jak to się różni między krajami? Im więcej kobiet w ogóle kończy studia, tym więcej jest kobiet w STEM. Tak można z grubsza powiedzieć, to znaczy im większa jest ta luka pierwsza, o której mówiłem, czyli ta na niekorzyść mężczyzn wśród wszystkich absolwentów, tym więcej mamy ogółem kobiet wśród STEM. Wydaje mi się, że nie ma jasnego takiego wzorca, tak jak mówiłem o różnicach między krajami postkomunistycznymi i zachodnimi w zdrowiu, to w edukacji to nie jest aż takie proste i mam nadzieję, że będę to w kolejnych latach badał, na tym właśnie się chcę skupić, czyli jakie są różnice między krajami. Mogę powiedzieć, że w Niemczech takiej luki prawie nie ma, ale to jest wyjątek w skali Europy i drugim takim krajem jest Szwajcaria, potem Turcja. W Turcji z kolei to można tłumaczyć konserwatyzmem społecznym co do roli kobiety w społeczeństwie. Natomiast w Niemczech być może zupełnie innym systemem edukacji, gdzie studia w ogóle nie są konieczne. Mniej osób w ogóle idzie na studia. No właśnie, ale w Niemczech 30%, 30 parę procent obu płci kończy studia, a w Szwajcarii ponad 50% obu płci i tam też jest bardzo mała różnica między płciami. Czyli to niekoniecznie jest tak, że mały odsetek studentów wśród młodych ludzi przekłada się na małą lukę płci. Także to jest zdecydowanie bardziej zniuansowane. Tak samo we Włoszech na przykład ogólnie mało ludzi studiuje, ale jednak znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Ciekawe. Przejdźmy teraz do innego tematu, takiego troszkę powiedzmy bardziej popularnego, bo słyszy się często o takim zjawisku jak incele, przynajmniej w internecie to funkcjonuje. Chciałbym cię zapytać o to, po pierwsze, żebyś zdefiniował, co to jest, a po drugie trochę odpowiedział na takie pytanie, na ile to jest realne zjawisko, które faktycznie w prawdziwym świecie dotyczy dużej grupy osób, a na ile to jest jedno z tych zjawisk, które tak naprawdę gdzieś tam funkcjonują na marginesie, ale przez to, jak działają media społecznościowe i jak bardzo pewne bańki, clickbaity rozpropagowują pewne informacje, to bardzo, bardzo niszowe zjawisko jest rozdmuchane. Bardzo dużo się pisze, zwłaszcza w prasie lewicowej, na temat tego zjawiska. I myślę, że to dobrze pokazuje, że mężczyznami interesujemy się wtedy, kiedy się zaczynamy bać. To znaczy, kiedy zaczyna być jakiś problem z mężczyznami, znajdujemy jakąś grupę, która zachowuje się w sposób, no powiedzmy, nieoczekiwany społecznie, być może szkodliwy i zastanawiamy się, co się z tymi mężczyznami stało, tak? Czyli nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego mężczyźni żyją krócej i jak moglibyśmy zrobić, żeby nasz dziadek żył dłużej, tylko zastanawiamy się, dlaczego ci młodzi faceci, kibole, incele i tak dalej, jak ich spacyfikować, powiedzmy, tak? W,
wtedy to wzbudza zainteresowanie mediów. I incele są jedną z takich grup, czyli słowo pochodzi od involuntary celibate, czyli mimowolnego celibatu, tak? To znaczy można to rozumieć zazwyczaj głównie seksualnie, czyli są to mężczyźni, którzy nie mają kontaktów seksualnych z kobietami, a chcieliby. Albo moim zdaniem bardziej adekwatnie i szerzej, to znaczy to są mężczyźni, którzy nie mają relacji romantycznych i też przestają wierzyć w to, że mogliby takie mieć, a do tego wpadają w taką bańkę, w której czytają o tym, że kobiety i że to jest zupełnie naturalne, że kobiety szukają partnera, który byłby na wyższym poziomie społecznym, on miałby wyższy status społeczny od nich, takiego, który będzie miał, będzie albo wysoki, przystojny i z kanciastą żuchwą, albo będzie bogaty, albo będzie wygadany, tak? I oni to czytają i wierzą, że to jest naturalne i w związku z tym no, optymistycznie mogą w siebie zainwestować i rzeczywiście zostać, powiedzmy, ciekawszymi ludźmi i bardziej atrakcyjnymi, a pesymistycznie mogą uznać, że i tak nie ma dla nich nadziei, bo na przykład są niscy, albo bo są grubi i nie są w stanie schudnąć i tak dalej, i utknąć w tym poczuciu, a do tego no, też mogą właśnie przestać w ogóle wierzyć w relację romantyczną, no bo jeśli to wszystko jest takie biologiczne, że jak się lepiej ubiorę, to dziewczyna będzie mną zainteresowana, no to jest takie średnio właśnie romantyczne. Ale ten problem, cały problem inceli moim zdaniem jest niepotrzebnie rozdmuchany. To znaczy skupiamy się na tej małej grupie, a słyszałem, że tak szacunek od Patrycji Wieczerkiewicz, która o tym pisze, że to może być około 2000 osób, które tam funkcjonują w tej sferze internetowej, że skupiamy się na tych osobach, które chcą o tym pisać, które zamknęły się w internecie i są aktywne na forach, a nie na tym, czego to jest symptomem. Czyli, dlaczego to jest symptomem? Właśnie tych wszystkich problemów mężczyzn, o których piszę, czyli różnicy w edukacji, różnicy w statusie, różnicy w narracjach, które są teraz o kobietach i mężczyznach, czyli mężczyzna to jest coraz częściej ten zły, który jest niebezpieczny, jest przemocowy, z którym jest problem. Można przeczytać w mainstreamowych mediach progresywnych, że mężczyzn trzeba wysłać na resocjalizację, bo 80% mężczyzn nie potrafi wyrażać emocji właśnie, tak? I tak dalej, czyli te narracje są negatywne wobec nich, a jednocześnie nikt nie zauważa ich problemów, tak? Czyli nikt nie zwraca się do nich z jakąś po prostu zwykłą empatią i nie chce zauważyć tego, że mężczyzna właśnie jako facet też może mieć jakiś problem, który wynika z jego płci. Są też różnice w migracjach, o których jeszcze nie mówiłem, że znacznie więcej kobiet wyjeżdża ze wsi do miast niż mężczyzn. W związku z tym młodzi mężczyźni zostają, widzą, że kobiety zrobiły jakiś postęp, czyli właśnie pojechały do miasta, być może studiują, a mężczyźni zostają na wsi i w niektórych gminach wiejskich na 10 młodych mężczyzn jest 7 młodych kobiet. Z kolei w Warszawie jest znacznie więcej młodych kobiet niż młodych mężczyzn, więc one też sobie nie mogą znaleźć partnerów i też być może są no, sfrustrowane trochę tym, czy jakaś część z nich, tak, są być może trochę sfrustrowane tym, że no, patrzą dookoła i mężczyźni są albo zajęci, albo jednak mało atrakcyjni, bo właśnie niewykształceni, bo nieobyci i tak dalej. No, a po prostu mężczyzn jest za mało, a zwłaszcza w tych miejscach, gdzie kobiety funkcjonują, a zwłaszcza mężczyzn o określonym statusie społecznym. Więc no, to są te problemy, które powiedzmy w takiej soczewce potem wychodzą, czy być może w karykaturze wychodzą na forach incelskich. Tylko, że to jest jakby informatywne. Mówi nam coś o świecie, jeśli pamiętamy, że to jest skrajność i że to jest jakaś wąska grupa, która zachowuje się w określony sposób w internecie. Natomiast nie jest tak, że wszyscy młodzi mężczyźni myślą w ten sposób i że faceci tacy są i że dlatego głosują na Konfederację i tak dalej.
do tego też za sekundę przejdziemy, ale to jest takie pytanie, czyli można by trochę podsumować, że samo zjawisko inceli jest poniekąd mitem, ale zjawisko rolnik szuka żony jest już bliższe rzeczywistości, tak? Mówiąc o tych migracjach. Tak, sam używam tego sformułowania rolnik szuka żony. Zresztą to jest pierwszy rozdział mojego doktoratu, gdzie pokazuję, że ten problem występuje w większości krajów na świecie, z tym, że w Afryce jest odwrotny. To rolniczka szuka męża, to znaczy mężczyźni wyjeżdżają do miast, a kobiety zostają. Ale w Europie, w prawie wszystkich krajach to tak wygląda, że kobiety znacznie częściej wyjeżdżają do miast i to nie jest nowe zjawisko. Może mieć nowe skutki w obecnej rzeczywistości społecznej, gdzie edukacja jest znacznie bardziej powszechna, jest znacznie ważniejsza, gdzie znowu narasta konflikt między miastem a wsią i gdzie gender czy płeć stały się politycznie istotne i polaryzujące. To zjawisko właśnie migracji może mieć większy skutek niż wcześniej, ale ono samo w sobie nie jest zupełnie nowe. Tylko zastrzeżenie takie, że to niekoniecznie musi być rolnik, który szuka żony, bo ludzi, którzy żyją z rolnictwa w Polsce nie jest aż tak dużo, nawet na wsiach. Tak? Czyli gdy mówię o migracjach, myślę ogólnie o mężczyznach, którzy żyją na terenach wiejskich i im bardziej te tereny są peryferyjne, to pokazuje raport PAN-u, Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Właśnie, że im bardziej peryferyjne są te obszary, im powiedzmy w gorszej sytuacji gospodarczej i społecznej, tym więcej mężczyzn w stosunku do kobiet tam zostaje. Ale no niekoniecznie są rolnikami, ale zasadniczo tak. Czyli te w tych małych społecznościach wiejskich, peryferyjnych mężczyźni zostają i mogą się czuć wykluczeni. No właśnie, temat, który był też przed sekundą zapowiedziany, ale teraz rozwijmy może najpierw w bardziej ogólnym sensie. Czy w młodym pokoleniu następuje polaryzacja poglądów między kobietami i mężczyznami i w ogóle jakaś taka wzajemna niechęć? Bo ja to widzę tak, jak wchodzę do internetu, do jakiegoś Twittera, widzę to bardzo mocno, natomiast też pytanie, czy natomiast no, nie widzę tego aż tak, jak wychodzę na dwór, tak, przysłowiowy. Czy to faktycznie zachodzi, czy to jest zjawisko w realnym świecie, czy tylko w internecie? Jak to wygląda? Jeszcze niedawno bym powiedział bez wahania, że tak, że kobiety są bardziej lewicowe, mężczyźni są bardziej prawicowi i w niektórych badaniach, czy nawet w wielu badaniach rzeczywiście tak to wyglądało, ale teraz myślę, że ten problem jest trochę bardziej zniuansowany niż tak po prostu kobiety są lewicowe, mężczyźni są prawicowi. I mężczyźni, kobiety głosują na Biedronia i Zenperkę, a mężczyźni na Bosaka i Mencena, bo Konfederacja zaczęła poszerzać swój elektorat, zaczęła docierać do dziewczyn i kobiet i okazuje się, że według niektórych sondaży Konfederacja ma większe poparcie wśród młodych kobiet niż Lewica. Nieznacznie i trzeba zawsze pamiętać, że w jaki tych sondażach tak jest duży błąd statystyczny, dlatego że to jest 1000 osób w małych partiach, więc to jest powiedzmy porównywanie grup, które mają po kilkadziesiąt osób, ale te sondaże są dosyć konsekwentne w tym, przynajmniej te, które są pokazywane. Więc to nie jest tak, że tylko młode kobiety że młode kobiety powszechnie głosują na lewicę. Okazuje się, że lewica wcale dla młodych kobiet też nie jest aż taka atrakcyjna. Też dlatego, że kobiety już, które skończą studia i być może zaczynają robić kariery, no zastanawiają się w sumie, co ta lewica im może dać, tak? To znaczy na pewno prawo do aborcji i na pewno taką narrację, że lewica stoi po stronie kobiet, tak? Ale tak poza tym to właściwie niewiele, tak? Bo jeśli ktoś robi karierę właśnie załóżmy w korporacji, skończył studia, no to nie zależy mu na płaceniu podatków, tak? Aborcję nawet sobie może załatwić przez różne organizacje czy za granicą, więc to też nie jest taki dla osób z klasy powiedzmy średniej, wyższej i wyższej. To nie jest duży problem, tak? No jest jakiś i symboliczny i być może teraz po ostatnich doniesieniach o sytuacjach takich powiedzmy prześladowań przez policję i prokuraturę to się trochę zmieni, ale
zasadniczo są inne pierwsze potrzeby, kwestie niż akurat to. A do tego sam jak rozmawiam z młodymi kobietami, dziewczynami, mówią, no te wszystkie polityki wsparcia i to wspieranie cały czas kobiet, no to trochę tak jakbyśmy były niepełnosprawne, tak? To znaczy jakby coś z nami było nie tak, żeby nas trzeba było wspierać, a ja właśnie chodzę do liceum, do świetnego liceum i wygrywam konkursy i z kolegami konkuruję i nie ma żadnego problemu. I ja nie chcę iść na informatykę, tylko sobie pójdę na medycynę czy biologię i akurat będę robić to, co lubię, tak? Więc dla wystarczająco dużej grupy tych dziewcząt, myślę, że narracja Konfederacji o wolnym rynku, o niskich podatkach, o powiedzmy osłabieniu państwa, czy o likwidacji pewnych ram państwowych i instytucji, może być atrakcyjna. I Konfederacja też teraz zaczyna wystawiać kobiety, myślę, że bardzo świadomie zaczyna wystawiać kobiety na wyższych miejscach, żeby pokazać, że też się jakoś na to nie otwierają, a z kolei ograniczają te właśnie, powiedzmy, swoje tradycyjne narracje właśnie przeciwko aborcji, o tym, że kobiety miejsce jest w domu i tak dalej, tylko nie udało im się schować Korwina, tak? I on ciągle mówi to, co zawsze mówił, a może nawet bardziej. Wydaje mi się, i tutaj mam taką dosyć mocną hipotezę, że jeżeli chodzi o niego, to przez to, że on mówi od 30 lat to samo, to ludzie się przyzwyczaili nie brać tego na poważnie. Więc już trochę to jest jakby taka zbudowana odporność, że po tym czasie, to jest moja hipoteza, że trochę on nie jest traktowany jako poważna osoba, cokolwiek by kontrowersyjnego nie powiedział zawsze, a wszyscy machną gdzieś tam ręką. Ale właśnie, jeżeli chodzi o tę Konfederację i młodych, co tak naprawdę sprawia, że oni to popierają i chcą głosować? Bo też widziałem takie badania, że młode pokolenie wcale kompletnie nie zgadza się z Konfederacją, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę samych wyborców Konfederacji, z większością tych postulatów najbardziej konserwatywnych. To czemu popierają partię, z którą się nie zgadzają? Dlatego, że inne rzeczy są dla nich ważniejsze. I rzeczywiście wśród młodych, nawet wśród wyborców Konfederacji, bardzo dużo osób chciałoby liberalizacji prawa aborcyjnego i chciałoby, czy poparłoby, albo nie sprzeciwiałoby się związkom jednopłciowym, przynajmniej związkom partnerskim. Czyli takie wyobrażenie, że elektorat Konfederacji jest super konserwatywny i że, tak jak powiedział niedawno Sławomir Sierakowski, to są faceci, którzy chcieliby kobiety, szukają sposobu, żeby chwycić kobietę za mordę, no to wydaje mi się, że jest błędne, tak? To może być jakaś część tego elektoratu, ale na pewno nie większość tych ludzi, którzy głosują na Konfederację. Więc głosują na nich nie dlatego, że są tak turbokonserwatywni, tylko dlatego, że mają inne cechy. I te cechy, moim zdaniem, są trzy. Pierwsza to jest liberalizm gospodarczy. I to jest jedyna partia, która jest w tym wiarygodna. Tak? Bo Donald Tusk też zaczął kampanię od 800 skoro, plus. Właśnie, skoro PiS daje 800+, to my zrobimy, ale 3 miesiące wcześniej, tak? I tak dalej. Więc to jest jedyna partia, która jest teraz wiarygodna. Po tym, jak Nowoczesna właściwie zniknęła, została wchłonięta i akurat oni mogliby być taką partią, tak? Albo powracający teraz Ryszard Petru, który jako jeden na pewno z nielicznych polityków mówi o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, mógłby być takim głosem, tak? Czyli właśnie dla tych wyborców, którzy są w miarę postępowi i jednocześnie są liberalni gospodarczo. Obecnie nie ma takiej partii na scenie politycznej. W poprzednich wyborach PSL starał się być z Kukizem, taką właśnie koalicją polską, z tym kodem kreskowym, taki właśnie dla przedsiębiorców i tak dalej. A teraz wydaje mi się, że Hołownia z PSL-em nie zapełniają tej luki, to znaczy na pewno nie są wyraziści. Jeśli chcieliby być liberalni gospodarczo, to jeszcze chyba tego wystarczająco mocno nie zasugerowali. Druga rzecz, którą ma Konfederacja, a nie mają inne partie, to jest antyestablishmentowość. Hołownia zebrał bardzo duży elektorat w wyborach prezydenckich, właśnie dlatego, że on był spoza
tego systemu, poza PiS-em, poza platformą, młodzi wyborcy nie pamiętają niczego przed rządem, poprzednimi rządami PiS-u. Tak, jeśli ktoś ma dzisiaj nawet 23-25 lat, to po prostu nie pamięta nic poza Tuskiem i Kaczyńskim. I ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, zawsze będzie miał tę przewagę. Ale jak mówi Jarosław Flis, nowe partie mają tę przewagę, że są nowe. A stare są stare i w związku z tym nowe mają, tak. W związku z tym nowe, jak wchodzą, to mają przewagę. Natomiast w następnych wyborach stare partie są ciągle stare, a nowe partie już nie są nowe. I to jest przypadek Hołowni, tak? On przestał być nową partią, przestał być nową twarzą, ma swoich posłów już od paru lat. Do tego nie ma wyrazistej narracji. Niby, że trzecia droga, no ale w sumie wiadomo, po której stronie stoi i z kim chciałby utworzyć rząd, więc przestał być partią protestu. Czy ta lewica, szczególnie ta jego część, ich część Razem, to czy też nie ma jakiegoś antyestablishmentowego wizerunku? W sensie jedyni, którzy są taką nowoczesną zachodnią lewicą na tle całego Sejmu, który jest generalnie konserwatywny. No ale czy Włodzimierz Czarzasty to jest taka nowoczesna lewica i taka nowa twarz? On zdecydowanie nie. No właśnie, więc mamy taką koalicję, gdzie jest Włodzimierz Czarzasty, który właściwie nie wiadomo za czym jest i tylko jest taką twarzą telewizyjną, tak? Jest Robert Biedroń, który jest progresywny, ale trochę się, czy nawet mocno się spalił, to znaczy też coraz rzadziej jest widziany w Polsce i w polskich mediach, myślę. No a do tego właśnie skupia się na mniejszościach i na kobietach i bardzo to eksponuje i ostatnio myślę nawet w szkodliwy sposób, mówiąc o alienacji rodzicielskiej, że coś takiego nie istnieje, tak, i że nie ma problemu i w ogóle nie wiem po co to robi, ale no, wszedł w taką, powiedzmy, mizandryczną narrację. I też gospodarczo wcale nie jest aż taki lewicowy. Tak, tak i no właśnie gdyby, tylko że gdyby Biedroń, tak jak myślano przed wyborami w 2019, gdyby on został polskim Macronem, czyli wszedł w centrum, tak jak później Hołownia, i powiedział, że mam swoje poglądy, bardzo progresywne, ale trochę je schowam, tak żeby wyjść do szerokiego elektoratu, myślę, że zupełnie by się inaczej jego historia potoczyła, ale on jeździł do, nie wiem, miast jak Ostrów Wielkopolski, Koszalin i tak dalej, czyli po takiej średniej wielkości miastach i spotykał się z ludźmi w Empiku i mówił, o, ja nie wierzę, co ja słyszę, jesteście tak progresywni jak w Amsterdamie, tak? I słyszał po prostu to, co chciał, przychodzili ludzie, którzy byli tak samo progresywni jak on i on uwierzył, że w tych miejscowościach właśnie średnich i mniejszych po prostu jest taki elektorat, który będzie progresywny, a on nie jest masowy. Przyszło wszystkie 8 progresywnych osób z całego miasta. No właśnie. I niestety okazało się, że to nie jest pomysł na politykę i na zdobycie masowego elektoratu. No i potem jest Adrian Zandberg, który myślę mógłby mieć jeszcze szerszą popularność, ale też, co często się zauważa, nie ma wśród tego triumviratu kobiety, tak? Czyli to jest partia, która stoi po stronie kobiet, opowiada o tym, jak bardzo chcą więcej kobiet w polityce i na stanowiskach i tak dalej, a na razie nie udało im się wybrać liderki, tak? Tak kiedyś myślano, że Barbara Nowacka będzie nową twarzą lewicy, no a teraz mamy tych trzech panów, z których dwóch już się właściwie spaliło i nie wiadomo, co mieliby do zaoferowania. No a trzeci z kolei myślę, że mógłby, no ale potrzeba, mógłby coś więcej wnieść i zebrać, ale na razie no nie przedostali się z żadną taką szerszą narracją, tak? Trzeba poczekać na jakieś większe przetasowanie polityczne. I trzecia rzecz, dlaczego Konfederacja ma takie duże poparcie, to jest uwaga, czyli zwrócenie uwagi na poszczególne grupy elektoratu i zwłaszcza na młodych mężczyzn. Jeśli nikt nie mówi do mężczyzn, nikt nie mówi o nich nic dobrego, ani nie daje im nowej nadziei, i to jest słowo klucz, nadzieja, to po prostu mężczyźni wybierają kogoś, kto w miarę jest podobny do nich, tak, bo chodzi na piwo, kto też pokazuje ich aspiracje, tak jak Amerykanie głosowali na jest Trumpa. Jest lepszą wersją ich w jakimś tam sensie. Czyli coś, do czego oni chcieliby dążyć, albo o czym kiedyś marzyli. Czyli właśnie facet w garniturze, mecenas z własnym nazwiskiem w logo
Tak jak tutaj Jakub Okrzesa, prawda? Więc no, Mencen też ma swoje logo, swojej kancelarii, tak? Więc to jest jakaś aspiracja, jakieś marzenie i oni po prostu głosują na to, jak oni uważają, że świat powinien wyglądać, tak? Dla młodego faceta. I ta grupa jest zdecydowanie niezauważana, nieobecna w innych narracjach. Po pierwsze dlatego, że no, progresywiści skupili się na kobietach. I też na problemach z mężczyznami, a nie ich problemach. Tak, tak, na problemach z mężczyznami, o których już wspomniałem, czyli na tym, co jest nie tak z mężczyznami, czyli dlaczego ci głupi mężczyźni głosują na Konfederację, a nie głosują właśnie, być może na partię Razem, która właśnie obok Ryszarda Petru jest drugą partią i obok Agrounii, która proponuje wyrównanie wieku emerytalnego, tak? Czyli być może są inne rozwiązania, inne partie, które mają coś dla mężczyzn, ale nie potrafią tego, czy mają coś korzystniejszego dla mężczyzn, ale nie potrafią tego sprzedać i nie potrafią im tego opowiedzieć. Więc to jest jeden problem, to jest ten płciowy, a drugi problem jest pokoleniowy. Czyli na tym przecięciu pokolenia i płci młodzi mężczyźni są zapomniani, dlatego że wśród starszych ludzi znacznie więcej kobiet przeżywa, tak jak mówiłem, tak? Czyli ogółem wśród dorosłych ludzi mamy o 1 400 000 więcej kobiet niż mężczyzn. To jest o 10% więcej, tak? Czyli samą tą nadwyżką kobiet można przekroczyć próg wyborczy. I te starsze kobiety właśnie, do nich się zaczęli zwracać politycy, gdy zaczęła się ta prekampania. Tak, czyli Krzysztof Gawkowski wyszedł na lokalne wydarzenie kampusu Polska Trzaskowskiego do tych młodych ludzi i mówi im: słuchajcie, my jak dojdziemy do władzy, to prowadzimy rentę wdowią. I zupełnie tego nie rozumiem. To znaczy, jak można wyjść do młodych ludzi i zacząć im opowiadać, że słuchajcie, będziecie płacić więcej podatków, bo chcemy waszej babci, dlatego że dziadek nie dożył, to musimy dosypać się kobietom, tak? Znaczy, oczywiście to będzie działać w obie strony, tak, symetrycznie, tylko że znacznie więcej kobiet dożywa, więc w praktyce to będzie rzeczywiście znacznie więcej dla kobiet, ale to nie jest takie ważne, tak, ważniejsze dla tych młodych ludzi tam na pewno było to, rynek pracy, odpowiedź tak, na automatyzację, staże, takie rzeczy. No właśnie, tak? Więc jest mnóstwo problemów mieszkania, tak, i być może on też o tym opowiedział, ale akurat to widziałem w social mediach potem, że więc wyszedł z tym, potem następny był Tusk z babciowym, był Morawiecki z 800+, i z tam 14, pojawiają się doniesienia jakieś prasowe, czy może będzie 15. Też zwracając do spraw płciowych, Morawiecki zapowiadał chyba 1 000 000 000 dla przedsiębiorczyń. Tak, więc tutaj z kolei znowu płciowy aspekt, że jednak starają się jakoś dofinansować kobiety, czyli żeby właśnie może odwieść te młode kobiety przedsiębiorczynie potencjalne od Konfederacji, tylko nie obniżeniem podatków, tylko dosypaniem pieniędzy dla przedsiębiorczyń. Więc to są te trzy aspekty, tak? Tak jak powiedziałem, liberalizm gospodarczy, antyestablishmentowość i zwrócenie uwagi na te grupy, które nie są zauważone przez Znaczy innych. Ja bym dodał jeszcze czwarty, czyli po prostu też jedną partią, która ogarnia social media, tak naprawdę, i TikToka. Tak. Który bardzo mocno wystrzelił, ale jednak, cokolwiek by o Mencenie nie mówić, on odrobił zadanie domowe w postaci zrozumienia, jak działają nowe media, za które nikt inny się nawet nie wziął. Z tego co wiem, Donald Tusk ma porównywalne zasięgi, tak? Ale wyłącznie on. Ma podobne, porównywalne zasięgi z Mencenem, tylko do tego podobno nie wszyscy wiedzą, ci, którzy oglądają, że Mencen jest politykiem, tak? Czyli to się jeszcze nie przekłada w pełni na poparcie. No i to będzie na pewno ciekawa kampania, bo równie dobrze Konfederacja może mieć 10-15% poparcia, tak? Bo na pewno jeszcze mają rezerwy właśnie poprzez wystawienie kobiet, poprzez to cykl spotkań, który już teraz zapowiedzieli, czyli piwo z Mencenem i Bosakiem, 3 spotkania w tygodniu, co tydzień, i to wygląda no naprawdę profesjonalnie, tak? Czyli oni kierują taki, w ogóle cała partia się profesjonalizuje, tak? Ale wyglądają na dobrze zorganizowanych, porządnie ubranych i tak dalej. No właśnie, dalej, ale tak? Tutaj jedno takie pytanie, no bo jakby oni mają mnóstwo wypowiedzi i poglądów, które dosyć łatwo można im wyciągnąć, które są no
mówiąc bardzo delikatnie, kontrowersyjne. No i teraz, czemu właściwie na ich negatyw nie działa wyciąganie tego? Czemu tak naprawdę wyborcy są gdzieś głusi i ślepi na wyciąganie jakichś, nie wiem, kontrowersyjnych wypowiedzi Korwina na temat, no, nie wiem, Rosji, lekkiej pedofilii, wszystkiego tego innego? Czemu to się dzieje? Po pierwsze, dlatego, że to do nich nie dociera. Czyli to, o czym powiedziałeś, social media, no w TikToku, jeśli ktoś zna Mencena z TikToka, to musiałby się pojawić kolejny filmik, który mówi o tym, co Mencen kiedyś powiedział, tak? Jest taki wywiad Mencena, czy jakiegoś dziennikarza, czy podcastera właśnie z Mencenem, który, i ten podcaster kompletnie nie ma pojęcia o polityce, tak? I mówi, słuchaj, bo ja tutaj czytam, że ty jesteś antysemitą. A na to Mencen mówi, ja? Nigdy w życiu. No ale coś tam mówiłeś o Żydach. Nie, no w żadnym razie nie jestem antysemitą. I ten podcaster mówi, aha, no to nie wiem, to coś źle przeczytałem. I koniec, tak? I w ten sposób taki odbiorca jest usatysfakcjonowany tym, że no widocznie to nieprawda. Coś tak? się musiało pomylić. Okay. Jeśli nawet ktoś mówi, to nieprawda. Druga rzecz to jest to, co jest dla nich ważne, czyli jeśli to jest jedyna partia, która jest antyestablishmentowa i przeciwko podatkom, a akurat to im doskwiera, no to są w stanie przymknąć oko na inne rzeczy. Tak samo jak często wyborcy PiSu, to też nie jest taki monolit, który liberalne media sobie często wyobrażają, że to są ludzie oglądający TVP i na mszę codziennie. Tak, na mszę codziennie i nie rozumiejący niczego. To jest na pewno duża część tego elektoratu, ale też wiemy z badań, że wyborcy PiSu oglądają różne stacje telewizyjne, więc są eksponowani. Z moich własnych rozmów, też z wyborcami PiSu, no siłą rzeczy o pokolenie starszymi, wiem, że oni zdają sobie sprawę z tego wszystkiego, co się źle dzieje i na przykład mówią, no tak, ja jestem leśnikiem i wiem, że w leśnictwie no to po prostu koszmar, tak? To, co oni zrobili, to jest tragedia i Platforma była znacznie lepsza. No ale te wszystkie inne rzeczy, tak? Czyli Kościół jest dla mnie ważny. Ciekawą też miałem rozmowę z panią, która właśnie mówiła, że ona wie, że PiS szkodzi Kościołowi, bo ten właśnie jest za blisko Kościół z władzą i ogólnie przez to Kościół traci, no ale i tak musi zagłosować na prawdziwych katolików, tak, a nie na... Myślała o Konfederacji, tam zagłosowała kiedyś na Konfederację, ale w końcu no i się jednak uważali, że to jest zbyt duży odpał, taki też powiedzmy teologiczny, czy religijny, przynajmniej w tych wypowiedziach, które ich interesowały. No więc wyborcy, różne grupy elektoratu skupiają się na wybranym aspekcie, czyli właśnie, czasem to może być tożsamość, jestem kobietą, głosuję na lewicę, tak, bo jestem kobietą, więc jestem feministką, więc głosuję na lewicę, bo to jest ten prawdziwy feminizm, albo jestem gejem, więc głosuję na lewicę, bo oni są tymi, którzy są wiarygodni albo w tym moim postulacie. Albo jestem katolikiem i patriotą, więc... No właśnie, jestem tak. Katolikiem, patriotą, albo jestem facetem, więc nie głosuję na tych feministów, tak? Albo nie lubię podatków, tak? Czyli to może być niekoniecznie tożsamość, ale... Jakaś konkretna preferencja w jednej kwestii. Tak, jakaś preferencja w jednej kwestii, czyli na przykład jestem przedsiębiorcą i widzę, że ten tutaj ZUS, tutaj jakieś papiery i to mnie wszystko denerwuje i głosuję właśnie na Konfederację, bo chcę, żeby tego wszystkiego nie było. Myślę, że często w takich dyskusjach właśnie na temat o czemu ludzie popierają jedną partię, a nie drugą, biorą udział ludzie, którzy sami się polityką mocno interesują i oni te wszystkie faktyczne programy, wypowiedzi i różne rzeczy wiążące się z tymi partiami znają. Ale oni często, mam wrażenie, nie mają intuicji co do tego, że przeciętny wyborca decyduje w zupełnie innym procesie myślowym. Tylko na podstawie jakichś trzech krótkich informacji i jakiegoś bardzo krótkiego wrażenia, a nie ma takiego mniej więcej podejścia przekminy i grubszej analizy, co eksperci, którzy o tym myślą. Tak, te dwie rzeczy, o których teraz mówimy, wyszły w badaniach Sierakowskiego i Sadury. Jedna to, że właśnie każdy elektorat trochę przymyka oko, tak? To znaczy, że wie, że coś jest złego i coś ich denerwuje, ale w sumie i tak zagłosują na PiS, tak? No bo wszyscy kradli, ale ci przynajmniej się dzielą, tak? Na przykład. Moje ulubione. Tak, a druga rzecz, która im wyszła z badań, to, że właśnie czasami
ci wyborcy, z którymi rozmawiali w badaniach fokusowych, no, nie bardzo mieli pojęcie w ogóle, tak? Czyli im się na przykład kojarzyło, że Zandberg, to on fajnie mówi, więc ja będę głosować na Konfederację. Tak? I zatem ktoś inny mówi, ale on nie jest z Konfederacji, tylko z Razem. A, to nie wiedziałem, tak? Więc czasami wyborcy po prostu nie mają takiego, takiej wiedzy, ale też zdaje się, że akurat te badania były robione w takiej przerwie kilkuletniej jednak między kampaniami. Teraz kampania się zaczyna, wyborcy zdobywają informacje, polityki jest pełno wszędzie. PiS organizuje pikniki, Mentzen organizuje piwo z Mentzenem i tak dalej, tak? Platforma organizuje te wyjazdy, gdzie wybierają jedno województwo na weekend, tak? I wyjeżdżają, organizują 100 spotkań w Wielkopolsce na przykład z wszystkimi politykami. Więc teraz jest znacznie więcej tych wydarzeń politycznych i po prostu ludzie wchodzą, czy politycy wchodzą ludziom w życie, tak, żeby się dać rozpoznać. A wróćmy jeszcze krok wcześniej, bo wyszła nam bardzo ciekawa dyskusja na te tematy polityczne, ale wróćmy do pierwotnego pytania. Czy pewna polaryzacja między kobietami i mężczyznami młodym pokoleniu, mówimy, zachodzi, jeśli chodzi o podejście do życia, poglądy na różne sprawy, preferencje, oczekiwania? Myślę, że tak, że zachodzi z przyczyn tych fundamentalnych, to znaczy właśnie ze względu na to, że gdzie mieszkają, jakie mają aspiracje edukacyjne, jakie mają też oczekiwania wobec rodziny. Jeśli ktoś zaczyna pracować mając 18 lat, no to nie chcę pewnie czekać do 30, tak, z założeniem rodziny, tylko sobie wyobrażę, że mógłby właściwie ją zakładać już, a z kolei jak dziewczyna ma perspektywę w wieku 18 lat, że jeszcze 5 lat będzie studiować, no to w ogóle nie wchodzi w grę, tak? Więc no ze względu na różnice takie bytowe, powiedzmy, ta polaryzacja, czy te różnice wartości też się będą pogłębiać, a do tego są rozgrywane przez polityków. Czyli z jednej strony Konfederacja, gdzie robią... Dobromir Sośnierz miał kiedyś taki plakat, że idzie do Parlamentu Europejskiego z misją przeciwko feministkom w obronie prawdziwych kobiet, tak? Więc ten aspekt genderowy i temat w ogóle płci i tożsamość płciowa się zrobiła bardzo polityczna w ostatnich latach. No a z drugiej strony mamy Roberta Biedronia, który mówi, że lewica stoi po stronie kobiet. Mamy Sylwię Spurek, która miała plakaty z napisem Future is for Feminists po angielsku, bo to by się niedobrze sprzedawało w żadnej polskiej wersji, w żadnym tłumaczeniu. No bo dla feministek to dla mężczyzn nie, dla feministek i feministów to za długo na koszulkę, tak? Dla feministów to z kolei gramatycznie sensownie, ale dziwnie politycznie. Więc no w każdym razie określają się po stronie płciowej, tak? Czyli ten konflikt płci jest nakręcany politycznie i niestety również przez organizacje pozarządowe, które na przykład pod, powiedzmy, płaszczykiem, przykryciem akcji profrekwencyjnych, tak naprawdę opowiadają się też po konkretnej stronie i chcą zwiększać frekwencję wśród młodych kobiet. Tak? Mimo że badania, sondaże sugerują, że to kobiety są bardziej aktywne politycznie i to młode kobiety, tak, niż młodzi mężczyźni, i że to one częściej deklarują chęć głosowania niż młodzi mężczyźni, to organizacje pozarządowe chcą organizować jeszcze kampanię, tak jak w poprzednich wyborach, jeszcze kampanię na rzecz głosowania młodych kobiet, dlatego że spodziewają się, że to zwiększy frekwencję po tej określonej stronie, tak? No, ja bym dodał do tego wszystkiego oczywiście media społecznościowe, które moim zdaniem bardzo, no o tym trzeba w ogóle osobny odcinek zrobić, ale które bardzo wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, wpędzanie w te bańki. No i fakt, że kontrowersja i oburzenie najlepiej się klika, tak? Więc mężczyzn się nastawia przeciwko Julkom, dziewczyny się nastawia przeciwko tam smalcom czy facetikom i jedna i druga strona tak naprawdę wcale nie znając siebie wzajemnie, przez te algorytmy po prostu rekomendacyjne tych wszystkich mediów żyje w jakimś zupełnie nieistniejącym świecie, nie? Też to duży jest według mnie problem. No tak, zwłaszcza jeśli mamy jednak dosyć ograniczone sieci społeczne w rzeczywistym życiu, tak? I znowu mężczyźni według badania Instytutu Pokolenia
mężczyźni są bardziej samotni, młodzi mężczyźni, więc pewnie też częściowo dlatego, że jeśli nie idą na studia, no to mają o ten jeden etap mniej, kiedy mogliby sobie właśnie wyrobić sieć kontaktów i ich życie społeczne ogranicza się do rodziny, do pracy i potem być może do jakiegoś wyjścia na piwo, do klubu, dyskoteki i tak dalej, tak? Ale jednak studia, to życie uniwersyteckie, studenckie pozwala na rozwinięcie większych sieci społecznych. Teraz jedno z pytań już na koniec, zbliżając się do końca. Wasze stowarzyszenie działa na rzecz, jak rozumiem, równości płciowej, rozwiązywania tych problemów od strony tej męskiej. Natomiast jak mniej więcej rozumiecie tą równość? To znaczy, czy na przykład równość oznacza, że normy dźwigania w prawie pracy powinny być takie same dla kobiet i mężczyzn? Czy dopuszczamy na przykład jakąś nierówność w kwestii, że no, jeżeli idzie wojna i zakładamy, że trzeba robić pobór, no to czy to jest też coś, co powinno być wyrównywane? Czy zakładamy, że na wszystkich kierunkach studiów dążymy do tego 50 na 50? Czy też rozumiemy to w jakiś trochę inny sposób? Co właściwie to dla was oznacza i czy macie jakąś jedną definicję? Nie mamy jeszcze jednej definicji, też dlatego, że każdy z tych aspektów, o których mówiłeś, każda z tych dziedzin wymagałaby osobnej dyskusji, tak? Czyli moglibyśmy zrobić osobny odcinek. Zresztą miałem taki wywiad z Michałem Płocińskim w Rzeczpospolitej o właśnie równości obowiązków militarnych. No ale to wymagałoby osobnej dyskusji i każdy z tych tematów jest jakoś skomplikowany, tak? Nie jesteśmy przeciwko kobietom i nie jesteśmy przeciwko równości od strony kobiet również, tak? Czyli działamy na przykład na rzecz równego, czy przynajmniej bardziej aktywnego ojcostwa, zaangażowania mężczyzn w życie dzieci i w rodzinach, powiedzmy, pełnych i ewentualnie po rozwodzie, bo mamy też wielu mężczyzn, którzy mają własne przygody z sądami i z walką o opiekę nad dziećmi, czyli no w sumie to są mężczyźni z postawą taką dosyć feministyczną, tak? To znaczy chcą się zajmować dziećmi, a jednak właśnie ruchy feministyczne raczej ich wykluczają i raczej nie chcą tego w ten sposób postrzegać. Mamy post na blogu, gdzie piszemy o 7 obszarach dyskryminacji prawnej. I to jest rzeczywiście dyskryminacja. Czyli normy BHP to jest jedna rzecz, wcale niekoniecznie mężczyzna dlatego, że jest mężczyzną, powinien mieć mniejszą normę albo powinien na przykład nie otrzymywać posiłku regeneracyjnego, tak? Tylko dlatego, że jest mężczyzną, mimo że w sumie wykonuje podobną pracę. Więc jeśli chcemy mieć równą płacę za równą pracę, no to też musimy mieć równą pracę, tak? To znaczy równe przywileje pracownicze i tak dalej. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, jak proponuje Lewica, czyli że będą dodatkowy dzień, czy nawet 2 dni w miesiącu wolne dla kobiet ze względów fizjologicznych, ale jednocześnie płace będą równe, tak? No bo wtedy mamy tak naprawdę drugi urlop, 24 dni dodatkowego urlopu, gdzie no, nie jest możliwe ekonomicznie, tak, żeby kobieta była potem tak samo wartościowym pracownikiem jak mężczyzna, jeśli pracuje o powiedzmy 10% mniej. Co do wojska, też nie możemy mówić o tym, że moje ciało, moja sprawa w kwestii aborcji i rodzenia dzieci, a z drugiej strony możemy kogoś wysłać na front. Tak. No, ale jakby czołgi stały za granicą I co? No, to jest pewien konflikt wartości, prawda? Na ile wyżej będziemy, no, na szczęście poruszamy się w jakichś abstrakcyjnych kwestiach, na razie nie grozi nam to bezpośrednio. No, nie takich abstrakcyjnych, prawda? Dlatego, że mężczyźni z Ukrainy nie mogli wyjechać, tak? Nie mogli wyjechać, no tak. Nie mogli wyjechać z kraju, zostali, niekoniecznie walczyli, bo nie byli przygotowani, wielu z nich nie było przygotowanych do walki, wielu z nich nie było właśnie wziętych do wojska, ale musieli tam zostać i są zabijani też w większej liczbie, dlatego że nie mogli
uciec, nie mogli wyjechać. No tak, tylko że to jest znowu, to jest kwestia pewnego fundamentalnego konfliktu wartości, nie? Na ile cenimy, powiedzmy, zwiększenie prawdopodobieństwa przetrwania i obrony całego kraju versus na ile cenimy nawet życie pewnych ludzi albo właśnie jakieś takie równość dla zasady. Jeśli wyceniamy życie kobiety wyżej niż życie mężczyzny, no to wtedy nie możemy mówić o równości. Tak? I wtedy pytanie, z jakim przywilejem mężczyznom to rekompensujemy? Tak, no jeśli nie ma żadnego przywileju z bycia, czyli do tego, rozumiem, dążymy przy rozmowie o równości płci, żeby nie było ogólnie przywileju z bycia mężczyzną czy kobietą, no to nie może być też więcej obowiązków. Tak, czyli nie może być tak, że wszędzie będzie po 50% i w parlamencie, i we władzach, i wszyscy będą zarabiać tyle samo, i do tego jeszcze będę przechodził na emeryturę później, a jak się rozwiodę, to nie będę mógł się opiekować dzieckiem, ale za to jak ktoś nas zaatakuje, to wtedy ja jestem pierwszy na front, tak? Rozumiem. Jakby chciałbym, żeby było tak, jak mówisz, natomiast wydaje mi się, że w praktyce to działa tak, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem istnienia jakby całego państwa, całego kraju, to po prostu pewne wartości, tak jak na przykład tą równość, się pomija przy tym. Myślę, że to nie jest kwestia, że ja się z tego cieszę, tylko myślę, że tak po prostu to działa. No okej, okay, ale to jeśli tak to działa, to w takim razie cała rozmowa o równości płci jest bez sensu, tak? Bo tak to działa, można powiedzieć, w innych, w każdej innej dziedzinie życia, jak na przykład, no, kobiety zarabiają mniej, bo się zajmują dziećmi, no bo tak, to jest dobre dla dziecka na przykład. No właśnie, ale czy to nie jest tak, że równość to jest coś, na co możemy sobie pozwolić dopiero, kiedy mamy zapewniony pewien poziom bezpieczeństwa albo pewien poziom rozwoju ekonomicznego kraju? Wtedy dopiero możemy zacząć o tym myśleć. Ale jeżeli zagrożone jest samoistnienie jakby naszego kraju, naszej cywilizacji, to zupełnie inaczej. Niech kobiety też walczą. Okay. Tak. No, jest w Izraelu jest obowiązkowa służba wojskowa również dla kobiet i to nie taka, nie wiem, służba cywilna jak w innych krajach, co też jest rozwiązaniem, myślę, tak? Czyli, że jeśli chcemy przygotować społeczeństwo na taki wypadek, czyli ewentualnego ataku, możemy zrobić tak, że każdy ma rok dla państwa po ukończeniu szkoły i może sobie wybrać, czy idzie na przygotowanie militarne, czy idzie na przygotowanie na przykład opiekuńcze, tak? Czy cywilne. I wtedy można to sobie podzielić, każdy wybiera, niektóre kobiety chcą iść walczyć, idą walczyć, a niektórzy mężczyźni chcą iść się opiekować i myślę, że to się i tak w pewien sposób posortuje, tak? To znaczy więcej mężczyzn będzie chciało walczyć albo po prostu wybierze te opcje, a więcej kobiet będzie wybierać te opcje, powiedzmy, bardziej pacyfistyczną. Natomiast wtedy będzie wybór i to już będzie jakoś bardziej uczciwe. Natomiast no, nie może być tak, że mówimy o równości, ale równość będzie jak nas faceci obronią, tak? Jednak wszystkie systemy społeczne opierały się dotychczas na tym, że grupy, które miały obowiązek obrony, były grupami uprzywilejowanymi. Tak? Czyli niekoniecznie niestety obowiązek był osobisty, to znaczy można było wystawić własną armię, a niekoniecznie w niej walczyć. No ale uprzywilejowani byli ci, którzy mieli jednocześnie obowiązek obrony. Więc ja równość płci i myślę, że w stowarzyszeniu właśnie równość płci rozumiemy w ten sposób, że nie ma przywilejów, no ale to też znaczy, że nie mamy różnych obowiązków, ale przede wszystkim już wracając do sytuacji tej cywilnej, kiedy nie mamy wojny, chcemy zwracać uwagę na problemy chłopców i mężczyzn, czyli traktować je jako osoby, które być może też potrzebują wsparcia i pomocy. A właśnie nie tylko odpowiadamy, czy sprowadzamy wszystkie problemy mężczyzn do tego, że no bo nie idą do lekarza, bo nie chcą się uczyć, bo są leserami i tak dalej. Jednak każdy problem społeczny z czegoś wynika
i powinniśmy również mężczyzn traktować jako taką grupę, której możemy pomóc politykami publicznymi i staramy się przygotowywać i badania jakieś, czyli przygotowywać jakieś liczby, które mogłyby do przygotowania takich polityk publicznych posłużyć. No a potem proponować politykom i innym organizacjom, co można zrobić, żeby mężczyznom i chłopcom żyło się w Polsce lepiej, nie kosztem kobiet, ale właśnie, żeby zwrócić uwagę na te problemy. Zauważyć, że też istnieją pewne problemy systemowe działające w tą stronę, tak? Tak. Które też na jakimś poziomie systemowym mogą być rozwiązane. Ostatnie pytanie mam do ciebie na koniec, to takie pytanie, które jakąś wersję tego pytania zadaję wszystkim gościom, mianowicie ten temat jest bardzo ciekawy właśnie kwestii związanych czy to z problemami mężczyzn, czy to właśnie z takimi różnymi problemami społecznymi i poglądami czy relacjami między płciami. Jest on gorąco dyskutowany, ale pewnie dużo jest w tym jakiejś dezinformacji, fałszu, mitów, stereotypów, którymi ludzie się posługują. Jak według ciebie najlepiej na ten temat zdobyć jakąś wiedzę, jak pewne rzeczy funkcjonują w tej dziedzinie, która jest rzetelna, a nie oparta na tym, co się komu wydaje, albo na pewnych anegdotach? Zapraszam na mojego Twittera. Pierwszą, myślę, taką systematyczną publikacją jest rzeczywiście mój raport, czyli Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce, wydany przez Klub Jagielloński. I tam można znaleźć statystyki, można znaleźć dane i źródła danych. Niestety często słyszę, o, wrzucasz link do Klubu Jagiellońskiego, to jest nic nie warte. A ja mówię, no ale sam napisałem ten raport, więc może jednak zajrzyj. A poza tym rzeczywiście wszystkie te dane można zweryfikować i też nie wydaje mi się, żeby któraś z tych narracji, które tam buduję, były szczególnie kontrowersyjne, czy zupełnie niepodparte jakąś merytorycznie jakimiś wcześniejszymi badaniami. Więc to jest ta pierwsza publikacja, jest nasz blog Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, gdzie też dbamy o rzetelność i podajemy źródła tych danych, o których piszemy. Jest też ostatnio bardzo ciekawa i wiem, że wyjdzie w Polsce również dzięki moim staraniom książka Of Boys and Men Richarda Reevesa, gdzie on przedstawia właściwie to, co ja napisałem w raporcie, tylko dla Stanów Zjednoczonych, a do tego dodaje, powiedzmy, bardziej odważnie i myślę, że mniej z oparciem w badaniach różne propozycje, jak to można rozwiązać. To jest amerykański kontekst, ale jest na przykład więcej anegdot takich życiowych, dlatego że Reeves wcześniej był dziennikarzem i poszedł bardziej w tę stronę pomieszania danych z anegdotami. U mnie są prawie same dane w tym raporcie, no ale będą, myślę, też następne publikacje prędzej czy później, a na razie badania naukowe, które przygotowuję i też się będą ukazywać w czasopismach naukowych. Miał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki za odsłuchanie do końca. To była rozmowa z Michałem Gulczyńskim na temat problemów mężczyzn w Polsce. Jeśli ci się podobało, zostaw proszę komentarz, subskrypcję, prześlij komuś, komu też może się spodobać. Do zobaczenia w następnym odcinku.